4 januar, czyli styczeń 2022 roku. Witam wszystkich bardzo, bardzo gorąco, serdecznie na moim kanale. Dzisiaj znowu po raz pierwszy w tym roku wiadomości z niemieckiej, proszę Państwa, republiki już nie federalnej, bardziej feudalnej i bardziej muzułmańskiej. Świeżutkie, dzisiejsze wiadomości dla Was. Proszę Państwa, może zaczniemy od pozytywnych wiadomości. Mianowicie we Frankfurcie, Frankfurt to jest taka giełda, coś takiego jak Wall Street, we Frankfurcie jest zielono, czyli wszystko idzie do góry. Było mnóstwo analityków, którzy twierdzili, że w tym roku zacznie się jakaś niedobra sprawa na giełdzie, że kursy polecą na dół, że to będzie sygnałem, jaki ten rok będzie, a tu tymczasem, proszę Państwa, mamy sygnał pozytywny, wszystko na zielono, nawet złoto na zielono, Bitcoin też na zielono, proszę Państwa, czyli widzimy, że te elity finansowe chyba połączyły się z elitami politycznymi i ten projekt, który obecnie jest forsowany, jest, proszę Państwa, pod pełną kontrolą. Jeszcze nie czas, proszę Państwa, te giełdy są pompowane bardzo sztucznie. Przypomnę, że 70 miliardów dolarów w zeszłym roku, pod koniec zeszłego roku, tyle, proszę Państwa, wypłacili sobie akcjonariusze, a przede wszystkim posiadacze firm dużych amerykańskich. Szefowie tych firm wypłacili, sprzedali akcje, ale to nie zaszkodziło temu, że te kursy ciągle się trzymają. Przypomnę, że Zuckerberg z Facebooka wykupił ogromne posiadłości w Haiti. Proszę Państwa, Elon Musk trzyma pieniądze, też kilkanaście miliardów, czeka nie wiem na co. No tu są takie zapowiedzi, że zanim runie dolar, będzie jeszcze mocny w ostatniej fazie, może chce wykupić coś za te pieniądze. Zobaczymy, co się będzie działo. W każdym razie na razie nie widać, aby ta giełda chciała się załamać. No, natomiast teraz taka niezbyt dobra wiadomość. Coraz więcej takich prominentnych, proszę Państwa, gwiazd i gwiazdeczek, które widzimy w telewizji niemieckiej, krzyczą, że mają powikłania pochorobowe, a więc po chorobie, którą przeszli ciężko, mają jakieś powikłania. No, zadziwiające, że tutaj właśnie mamy do czynienia z tymi gwiazdami, które chcą wzbić się, albo z tymi, które już upadają. One tutaj bardzo chętnie opowiadają o swoich przeżyciach i jak to ich ta straszna choroba męczyła i męczy cały czas. Proszę Państwa, natomiast ukazało się tutaj nawet w niemieckich gazetach, tutaj dużo jest artykułów na temat rodziny królewskiej, którą się tak fałszywie nazywa, może można by ją nazwać rodziny niemieckiej gadziej, która usadowiła się i przekształciła swoje nazwisko na Łęcorów, wcześniej nazywała się von Gotha bodajże. No w każdym razie jeden z ich przedstawicieli, Prince Andrew, będzie przed sądem chyba odpowiadał w Stanach Zjednoczonych za molestowanie młodych dziewczyn. Tutaj próbował się z tego jakoś wykręcić, ponieważ Epstein podpisał z tą dziewczyną, która go oskarża, jakiś kontrakt, którym powiedziała, że nie będzie nic mówić. Za to dostała 500 tysięcy dolarów. No, ale teraz, proszę Państwa, powiedziała, że teraz będzie mówić, bo już nie boi się. I chyba sąd pozwoli, aby się przyjrzeć troszeczkę temu panu, proszę Państwa, z tej rodziny królewskiej, co on tam z tym Epsteinem wyprawiał. Przypomnę, że Epsteina, taka najbliższa sekretarka i kochanka chyba została w tej chwili, Gisela Maxwell, została uznana w 6 punktach za winną i grozi jej 60 chyba 5 lat więzienia. Może będzie mniej, jeżeli zacznie mówić, proszę Państwa. Jeżeli zacznie mówić, może dostać mniej, ale z drugiej strony też czytaliśmy, że prokuratura amerykańska gdzieś znalazła i dobrała się do różnych zapisków Epsteina, gdzie tam dokładnie jest opisane, kto do niego przyjeżdżał i w jakim celu. Także widzimy, że
ta, proszę Państwa, sądowa historia no, zaczyna się rozkręcać na niekorzyść tych gadzich rodzin i związków. O tym, że coś jest na rzeczy, proszę Państwa, tutaj mówi kolejny artykuł, gdzieś chyba wam na amerykańskiej Indian Express, że proszę Państwa, potwierdzone zostało to, że Pentagon, a więc armia amerykańska, buduje sale sądowe na Guantanamo. W Guantanamo. Sale sądowe, które będą się jakieś rozprawy będą. Dziwne jest to, że w tej chwili raptem jest tam 70 jakichś bandytów, a te sale są ogromne i te rozprawy mają się zacząć w 2023 roku. Ciekaw jestem, kto w nich wyląduje. Są, proszę Państwa, no dwie opcje. Są dwie opcje. Albo wędrują patrioci, albo zdrajcy. No, dużo w tej chwili mówi, że jednak zdrajcy tam wylądują, w tym Guantanamo. Proszę Państwa, tu Joe Biden jest zaskoczony, że trzeba $5 płacić za 500 gram hamburgera, mięsa w hamburgerze. Jest zaskoczony, tak jak gdyby dowiedział się, że takie ceny są w Ameryce. I, no, także zaczyna, nawet już Joe Biden dowiedział się, że w tej chwili jest ogromny kryzys i niesamowita inflacja. No, wydaje się być strasznie zaskoczony, ale przy jego stanie, proszę Państwa, umysłowym, nie jest to zdziwieniem, że on się o takich rzeczach dopiero teraz dowiedział. Proszę Państwa, proszę Państwa, zadziwiająca wypowiedź pani Clinton, która stwierdziła, że prezydent jest jakiś niekompetentny, że jego stan psychiczny i fizyczny jest straszliwy i że w takim przypadku nic nie pomogą żadne wybory, tak jak gdyby chciała się sama tutaj, proszę Państwa, zareklamować. Czyżby, proszę Państwa, czekał nas powrót pani Clintonowej? No, to nie byłaby zbyt dobra opcja. A tymczasem, proszę Państwa, w Berlinie pan Olaf Scholz, obecny kanclerz, powiedział, że o tym, co się będzie działo w Niemczech, decyduje, proszę Państwa, on i to, co się w kanclerzamcie dzieje. A więc jeszcze raz tutaj pokazał, że nie ma już żadnej federalnej Republiki Niemiec, że po prostu on decyduje, tak jak poprzednio decydowała, proszę Państwa, Angela Merkel, tak teraz on decyduje o tym, co się na terenie Niemiec będzie działo. Ja jeszcze tylko chciałem przypomnieć, bo z panem Scholzem już się zapoznałem kilkanaście lat temu, proszę Państwa. Otóż Olaf Scholz, proszę Państwa, jeszcze jak był takim nieznacznym politykiem SPD, wschodzącą gwiazdą, został zaproszony na konferencję Bilderbergów w Hiszpanii. To już bardzo, bardzo dawno temu. Z moim kolegą zwróciliśmy na to uwagę i stwierdziliśmy, że na pewno zrobi wielką, wielką karierę polityczną. Również pamiętam, że w tamtym czasie jedyną przedstawicielką chyba Polski na tej konferencji była żona pana Sikorskiego, pani Applebaum. Ale to tak na marginesie, jakich mamy przedstawicieli polskich. A więc Olaf Scholz, proszę Państwa, potem nagle stał się merem miasta Hamburga, potem przeniesiono go do Berlina, a teraz niespodziewanie pokonał wszystkich zielonych i czarnych, czy CDU i zielonych, i niespodziewanie został kanclerzem. Proszę Państwa, tutaj nic nie dzieje się przypadkowo. Ten człowiek już był prowadzony przez grupę Bilderbergów i przygotowywany od lat do tej właśnie funkcji. A więc tutaj nie możemy niczego dobrego się po tym panu spodziewać, niestety. Po tej pani natomiast, proszę Państwa, możemy spodziewać się dobrej pogody i dobrego nastroju. To jest Suzy.
I ona jak zwykle ma dla nas wspaniałe wiadomości. Proszę popatrzeć. 26, 27 stopni w Meksyku. To są wiadomości, proszę Państwa, wczorajsze. Przepraszam, to nie wczorajsze, to dzisiejsze, 24 stycznia, proszę Państwa, to są najnowsze wiadomości z Meksyku. Taka tam jest w tej chwili pogoda, no i jak tu się nie cieszyć, patrząc na takie temperatury i na takie kobiety, proszę Państwa. A więc wszystko jest cały czas dobrze, życzę przyjemnego wieczoru, a raczej nocy i do następnego razu. Na razie, cześć.